Dziś w studio Strefy FM Piotrków Grażyna Fałek, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddziału w Piotrkowie. Dzień dobry pani prezes. Witam wszystkich. Przed mikrofonem Beata Hołbowicz-Stacharczyk i czas na O tym się mówi. Pani prezes, połowa wakacji to się kojarzy troszkę z połową lata, chociaż to nie do końca taka prawda. Jak wygląda sytuacja w schronisku? Czy ludzie trochę się nauczyli i już potrafią zapewnić opiekę w czasie wakacji swoim pupilom, czy nie do końca? Kiedy dziennikarze mnie pytali na początku lipca, jak wygląda sytuacja, czy są już porzucenia zwierząt, no nie mogłam jeszcze nic na ten temat powiedzieć, bo miałam nadzieję, że świadomość społeczna odnośnie opieki nad zwierzętami już jest na tyle duża, że będziemy mieli mniej tych zwierząt porzucanych. No niestety znów nasze nadzieje zostały zawiedzione i bardzo dużo zwierząt do schroniska porzuconych trafiło w miesiącu lipcu. 45 sztuk dokładnie samych psów i podobna ilość kotów. Czy to jest porównywalna liczba z zeszłymi latami? Tak, tak, tak. Porównywalna. Bywały gorsze lata, ale i tak to wydaje mi się w naszym odczuciu jest bardzo, bardzo źle i dużo tych zwierząt trafi. Pani prezes, czy nie ma pani wrażenia, że my jako społeczeństwo dzielimy się na tych, którzy bardzo dbają przede wszystkim o psy? Ja jak widzę, kiedy idę do weterynarza, to te psy mają po prostu sytuację cudowną. I na tych, którzy znęcają się nad zwierzętami, tych, którzy po prostu obojętnie przechodzą i nie robią krzywdy, jest stosunkowo mało. Dlaczego to tak, te dwie grupy tak, takie przeciwne są? No myślę, że to nie tylko w tej dziedzinie się tak dzieje. Przecież na co dzień spotykamy się również z przypadkami złego traktowania, na przykład dzieci czy dorosłych ludzi. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Chyba zależy to od wrażliwości właścicieli tych zwierząt. Bywa, że niektórzy nadmiernie opiekują się tymi zwierzętami. Bywa, że przesadzają w tej opiece. Sami nie zjedzą psu, kupią super karmę. Nawet nie to, no, traktują zupełnie tak, jakby ta miastka jakiegoś swojego dziecka. No, nie potępiam tego, ale bywa, że uważam, troszkę jest przegięcie w drugą stronę. Natomiast jest też, że zwierzę jest traktowane tragicznie. No, mieliśmy wiele przypadków w schronisku, że ręce opadają, jak patrzymy, w jaki sposób zostało zwierzę potraktowane, zostawione gdzieś w krzakach, oblepione, trafia do nas kleszczami i było, że pracownicy przez kilka dni wyciągali te pasożyty z tego zwierzaka, a bywa, że ktoś mu przyczepi kartkę, żeby to była kartka, ale jakiś brudny karton na jakimś zużytym sznurku i mam na imię tak i tak, mam 4 lata i to wszystko, i taki zwierzak się błąka po osiedlach. I no, takie rzeczy się zdarzają. Bywa, że właściciel, chcąc się pozbyć swojego psa, użyje topora, żeby go zgładzić. No takie był rzeczy. Ostatnio ten przypadek, tak, że tak, mężczyzna tak. Zabił siekierą swojego psa. Znaczy, to była suka. Można było jej pomóc i właśnie pójść do weterynarza, bo miała ta suczka nowotwór, ale nie był złośliwy, można było go zoperować, mogło zwierzę żyć. No ale no, to są takie skrajności. Albo a często pies, zdarzają albo... się te skrajności? Owszem. No mamy, ja jestem wielokrotnie na rozprawach sądowych i nieraz naprawdę wychodzę zupełnie zdruzgotana. Że tak można wobec zwierzęcia? Że można się tak zachować. Jeśli nie chcę mieć psa, nie jestem w stanie się nim zaopiekować, czy w ogóle kota, bo w stosunku do kotów też bywa to złe traktowanie. Po prostu go nie biorę. Na co? Jeśli nie mam możliwości dać mu odpowiedniego wyżywienia, zapewnić mu nawet w upały wody, czy jakiegoś miejsca zacienionego, po co? No teraz nasi inspektorzy też pojechali tu w Piotrkowie i zabrali z posesji psa, który był przywiązany. Nie miał ani porządnej budy, ani jedzenia w upale. Nam jest gorąco, mamy pragnienia, co dopiero zwierzę pozostawione na otwartej przestrzeni. Zdarzają się przywiązane psy na łańcuchu. Zdarzają się psy zostawione w samochodzie w takie upały? Zdarzają się, chociaż w tej chwili nie mieliśmy takiego zgłoszenia, ale w ubiegłych latach były takie zgłoszenia. My wciąż apelujemy do właścicieli, żeby nie zostawiać zwierząt i również ludzie nie mogą zostawać, prawda? No tak, skoro się dzieci zostawia w samochodach, no to co dopiero mówić o psach? Można zapomnieć o psie. Pani prezes,
teraz, czy mimo wszystko nie ma Pani wrażenia, że ta edukacja, no po kropelce, ale drąży skałę, że troszkę nasze społeczeństwo inaczej podchodzi do tych wszystkich sytuacji, chociażby te zgłoszenia, że coś się dzieje obok u sąsiada, że pies wyje, że ma złe warunki. Więcej jest chyba takich zgłoszeń. No zgadza się, ma Pani rację w tym względzie, ponieważ pamiętam, kiedy zaczynałam swoją pracę ze schroniskiem, ze zwierzętami, to było tragicznie. W tej chwili jest wiele osób, które reagują na, jeśli zwierzę jest źle traktowane, reagują na takie przypadki, zgłaszają do nas. Jeździmy, jeśli to jest, bywają również niezu uzasadnione, jeśli sąsiad chce sąsiadowi dołożyć takie rzeczy. Też zdarzają się. Oczywiście. Także bywa, że ktoś z naszymi rękami chce załatwić porachunki ze sąsiady. Tak to też się zdarza. Natomiast jeśli są uzasadnione zgłoszenia i jedziemy i sprawdzamy, że tak jest, to jest dla nas to bardzo budujące, że ludzie reagują. A jest Pani często świadkiem ukarania takiego człowieka, który znęca się nad zwierzęciem? Zdarzają się już teraz takie przypadki? Jeśli trafi, to jeśli znęcanie wyczerpuje wszystkie znamiona odnośnie ustawy o ochronie zwierząt i trafi to do sądu, to tak, to tak. Pani prezes, 150 lat w tym roku, urodziny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Tak. Sporo lat. No sporo lat, mamy taką piękną, okrągłą rocznicę. W Piotrkowie też chciałam to tutaj lokalnie uczcić tą rocznicę. Mamy 12 września taką dużą imprezę w Miejskim Ośrodku Kultury. Będzie zaproszonych wiele gości. Mam, że wszyscy, którzy będą zaproszeni, przyjmą nasze zaproszenia i zaszczycą swoją obecnością tą uroczystość. Przeszliśmy wiele historycznych dziejów. Organizacja przetrwała. Był czas, że byliśmy tylko jedyną organizacją w Polsce. W tej chwili jest dużo więcej, ale my trwamy i mamy największe doświadczenie wielkich działaczy, wielkich poprzedników, choćby Marię Dąbrowską czy Bolesława Prusa. Także no, szczycimy się tym, że możemy w takiej organizacji działać. Z drugiej strony zastanawiam się, 150 lat, tyle ludzi zaangażowanych w opiekę nad zwierzętami i ciągle tak jednak ciężko jest wytłumaczyć ludziom, że zwierzęta muszą żyć obok nas i trzeba je szanować, bo bez nich człowiek no, nie istniałby. Wie Pani, ja nieraz się zastanawiam, bo ktoś przyjdzie do nas i rozmawia, czy chce swojego psa oddać, bo jest stary, bo jest taki. Zastanawiam się, dlaczego tak jest i dlaczego jesteśmy tak obojętni na zwierzęta, a przede wszystkim to nieraz ktoś do mnie mówi, no ale właściwie, no to przecież to tylko pies, no trzeba go szczepić, no ale po co? Przecież on jest stary, to co mu tam potrzeba? No to można mu zadać pytanie, jak on się będzie czuł, kiedy on zestarzeje się i rodzina będzie go chciała oddać do przytułku. To jest chyba to samo. Niech sobie odpowie na to pytanie. Pani prezes, pani... On służy, to zwierzę służy mu przez tyle lat, a kiedy już jest niesprawny, to trzeba go wyrzucić do schroniska. Pani prezes, pani obserwuje zwierzęta w schronisku na co dzień. I ja kiedyś rozmawiałam z psychologiem, który powiedział, że pies jest takim zwierzęciem, które w zasadzie ma te same emocje, które ma człowiek. Jest bardzo inteligentny, tylko nie zawsze człowiek jest w stanie zauważyć i zrozumieć. On po prostu inaczej wyraża te emocje. Czy pani by to potwierdziła na co dzień, kontaktując się z psami? Potwierdzam to. Powiem pani, że no, większość czasu poświęcają tym zwierzętom pracownicy. Każdy ma swój pawilon, zna te zwierzęta. Ja z racji tej, że tam jestem codziennie, również robię sobie od czasu do czasu obchód po schronisku, bo chcę po prostu sprawdzić, czy pracownicy wywiązują się ze swoich obowiązków. I kiedy wracam z takiego obchodu, to mam naprawdę... No jest mi niezmiernie smutno, bo widzę, jak one reagują, widzę ich oczy. I jestem nieszczęśliwa, że one muszą być w tym miejscu zamknięte, kiedy powinny mieć własne domy, własnych kochających właścicieli. A czy to prawda jest, że mnie psy płaczą? Płaczą. A no nie chcę tutaj zadawać jakiegoś traumy słuchaczom, ale największe jest przeżycie, kiedy zwierzę jest nieuleczalnie chore,
kiedy cierpi i musimy skrócić jego cierpienia. Wtedy to jest dla nas najbardziej przykre i to zwierzę wie, że to już jest koniec i że musi się rozstać z życiem. I bywa, że jego, z oczu jego płyną łzy, a z naszych również. Pani prezes, to tak bardziej optymistycznie na koniec biorą ludzie mimo wszystko psy do siebie? Owszem, biorą. Nie jest to tak, jakbyśmy sobie życzyli, bo wolałabym, żeby schronisko właściwie było bez zwierząt, żeby mi znalazły dom. Natomiast bywa, że ktoś pod wpływem jakiejś emocji, jakiegoś impulsu, trudno mi jest na to pytanie, na to samej sobie odpowiedzieć, czy bierze zwierzaka, a za jakiś czas go oddaje. Bo okazuje się, że wziął go powiedzmy na swoje obejście, a tam ma jakąś kurę czy kaczkę i ją dusi, albo siusiają na dywan, albo już nie mogą, albo jeszcze tam jakieś inne wykręty. Może ludzie nie zdają sobie sprawy, jaka jest odpowiedzialność z posiadania zwierzęcia, czy to jest kot, czy to jest pies, czy jakiekolwiek inne zwierzę. Być może też z tego wynika, ale my z takiego założenia wychodzimy, że zawsze każdy, kto chce psa adoptować, czy szczeniaka, staramy się powiedzieć, jakie to niesie za sobą problemy. Szczeniak, trzeba go wychować, on się zachowuje jak małe dziecko. Czy pies, trzeba go wyprowadzać, trzeba z nim pójść do lekarza. Za tym się ciągną pewne obowiązki i należy się z tym liczyć. No ale ktoś chce mieć wtiska, przychodzi do schroniska, wie, że nie możemy nie wydać, prawda? Bo nie przewidzimy, jak ta osoba będzie traktowała tego psa. A później przychodzi jedna pani z drugą i mówi, że niestety musi go oddać, bo takie albo wyjeżdża, albo jakieś tam inne historie. Mam nadzieję, że takich osób mimo wszystko jest mniej niż tych, którzy zostawiają psa czy kota u siebie. Zdecydowanie. I to jest pocieszające. No, w tym miesiącu, nie pamiętam, ale chyba 3 zwierzaki wróciły z adopcji. A ile podopiecznych w takim razie w tej chwili pani ma? W tej chwili ta liczba się zmienia, codziennie jest inna, ale gdzieś 200-230, od 220 do 230. Mieliśmy już tylko 200, więc lato zrobiło swoje. Miejmy nadzieję, że jesienią troszeczkę więcej osób weźmie te pieski do domu, może się jakoś to wszystko... Ja serdecznie zapraszam, ale takich prawdziwych opiekunów, że jeśli ten pies już będzie zabrany, że znajdzie tam naprawdę dom, opiekę, i nie będziemy musieli się stresować, że on wraca do nas i dochodzi nieraz do takich nieprzyjemnych rozmów. Tego byśmy sobie oszczędzili. Ale państwo sprawdzają zawsze to, jakie są losy tego zwierzęcia. Jeśli coś według nas jest nie tak i wyczuwamy, to jedziemy. Ale bywa, że też sąsiedzi, którzy wiedzą, że z schroniska był pies zabrany, zgłaszają. Grażyna Fałek, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, oddział w Piotrkowie, gość Strefy FM Piotrków. Dziękujemy bardzo. Wszystkich pozdrawiam. Do usłyszenia, to było O tym się mówi.